Dlaczego pani Bożena Budziarek nie jest już prezesem NBP? Dlaczego pani prezes Budziarek nie jest prezesem FPWiG? Dlatego, że prezydent zdecydował się na zmianę. Nie ukrywam, że jednym z powodów bardzo istotnym był fakt, że przedłożono taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieków bez uzgodnień z prezydentem miasta. Ja przypomnę, że ta taryfa opiewała na koszty w wysokości 13% podwyżki dla mieszkańców. Gdzieś tam różnymi sposobami tak to okryto jakąś aurą tajemnicy, że na dwa dni przed przedłożeniem Radzie prezydent dowiedział się o skali tych podwyżek i potem w ciągu dwóch dni w bardzo ekspresowym tempie z udziałem audytu miasta przeprowadziliśmy analizę kosztów NBP-a, która wskazała, że ta podwyżka wcale nie musi być w takiej wysokości. Poza tym trzeba budować współdziałanie i współpracę. Miasto jest właścicielem spółki. Gdzieś tam zabrakło jakiegoś dobrego przepływu informacji. Ta spółka zaczęła budować taką pozycję pełnej niezależności, co jest w sprzeczności z interesem miasta. Mam nadzieję, że nowy prezes po pierwsze uspokoi nastroje, bo zawsze zmiana powoduje obawy, a po drugie bardzo szybko przedłoży również prezydentowi miasta w uzgodnieniu z miastem plan zadań i zamierzeń związanych z ważną przestrzenią życia miasta w tej sferze komunalnej, jakim jest budowa kanalizacji, podłączania nowych odbiorców, budowania przestrzeni pod budownictwo mieszkaniowe, czy też realizowania zadań na głównych ciągach, które przynależą do powiatu. Czy wybór prezesa, nowego prezesa NBP-u, pana Aleksandrowicza, to bardziej wybór polityczny czy merytoryczny? To jest tak, że myślę, że i polityczny, i merytoryczny. Nie ukrywam, że z panem Andrzejem Aleksandrowiczem znamy się od kilkudziesięciu lat. Razem studiowaliśmy na Uniwersytecie Łódzkim. Pan Andrzej Aleksandrowicz miał już swoją istotną przygodę i doświadczenie z NBP-WiK. W atmosferze politycznej został odwołany. Dlatego myślę, że ma doświadczenie, kompetencje, zdobył uprawnienia związane z, ma chyba ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Ma doświadczenie w spółce, pozwoli na uspokojenie NBP-WiK. Zresztą to odwołanie pani Budziarek odbyło się w niezwykle kulturalny sposób. Po rozmowie ona sama jakby zrezygnowała i spotkała się na kawie z nowym prezesem. Także nic złego się nie dzieje. Jak pani prezes Budziarek tłumaczyła ten fakt właśnie, że tak ukrywała? Nie tłumaczyła i to też myślę jeden z powodów, który skłonił mnie do tego, żeby zmienić prezesa NBP-WiK.